Andrzej Person z nami. Dzień dobry. Dobry. Senator, ale też atasze naszej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Londynie, które tuż, tuż. O tym, jak sport jest nieprzewidywalny, może świadczyć na przykład złoty medal Anity Włodarczyk na Mistrzostwach Europy, bo to nie ona miała go zdobyć, tylko jej największa rywalka, która nie awansowała do finału. Także na tym boisku mogło się wydarzyć wszystko. Po wczorajszym meczu, jakie są pana wrażenia? Że była to nadzwyczajna impreza, sportowo, prawda, oceniamy na razie i powiem tak, że Mistrzostwa Europy od jakiegoś czasu wydawało się, że pozostają w cieniu Ligi Mistrzów, tych wspaniałych rozgrywek, no przecież proszę popatrzeć, Messi to Barcelona, Ronaldo, Kedira, Benzema to Real Madryt i wszyscy mówią, bez nich Hiszpania nie daje rady, a jak pokazała wczoraj. No ale wczoraj w pewnym momencie to był tylko Real i Barcelona na boisku. 15 co najmniej minus, zdaje się nawet dłużej, tak. Był tylko Real i Barcelona i bez Messiego i bez Ronaldo i bez tych gwiazd pokazali, że piłka narodowa, ta reprezentacyjna może być tak samo piękna jak ta klub. Jak te rozgrywki Ligi Mistrzów, ale wszystkie mecze były bardzo ciekawe. Ja śledzę, no niestety z racji też swojego, że tak delikatnie powiem, doświadczenia już od 50 lat, te rozgrywki i nie było takich mistrzostw Europy, tak nieprzewidywalnych, z tyloma faworytami. Pamiętam pierwszy mecz, Rosja, nagle wszyscy, Rosja wspaniała, Rosja już dawno nie pamięta o mistrzostwach. I kolejne mecze, Niemcy, finał bez Niemców, nie pokona. Trudne losy Holendrów w tym Tak, ale jednocześnie te cztery drużyny, które były w półfinale, są autentycznie najlepsze, nie tylko w Europie, w tej chwili myślę na świecie. Ale ja z tego meczu wczorajszego zapamiętam, ponieważ ja do tego tak bardzo emocjonalnie podchodzę. Ja jestem taki kibic, któremu skóra cierpnie. Łzy Andrej Pirlo po tym spotkaniu, niezwykle doświadczonego zawodnika, bo to był dla mnie dowód na to, jak też czasem radykalnie i po prostu bez szans wszystko się kończy. On więcej w takim turnieju nie zagra i też pod tym kątem patrzyłam na to wczorajsze widowisko. To bardzo, bardzo ważne, co pani powiedziała. To też jest jakby sygnał dla kibiców. Nie oceniajmy wszystkich tak totalnie od razu po jakiejś przegranej. To jest tylko sport. Słowa klęska czy kompromitacja nie powinny w ogóle w sporcie mieć miejsca. Ale wie pan, podobno Marcin Wasilewski, nasz reprezentant, też schodził i płakał, prawda? Chodził i płakał, ale on podobno twierdzi, że najtrudniej było mu znieść to, że oni przegrali, a kibice dalej krzyczeli, jesteśmy z wami, że to było trudne do zaakceptowania. To prawda, bo takie były wielkie oczekiwania, czy słuszne, czy nie, można dyskutować, pewnie długo będziemy dyskutować, chociaż zbliżają się eliminacje do Mistrzostw Świata i powinniśmy jak najszybciej przygotować reprezentację do tych ciężkich spotkań, ale ja myślę, no, że tutaj jakby mimo wszystko zabrakło czegoś na tym samym, prawda, boisku, na tej trawie rozegrał się najważniejszy mecz, ten z Grecją, że cały naród, te 40 milionów tak strasznie pomagało. Oni się starali na pewno, ale no, i skończyło się tak niestety, jak skończyło. A widzi pan transparent, który ten został transparent. I zastanawialiśmy się przed chwilą, czy on to został przez przypadek, czy ktoś go celowo zostawił. My wierzymy w was, wy uwierzcie w siebie. Myślę sobie, że widownia, czyli nie wiem, przynajmniej na meczu z Grecją, 12 zawodnik na boisku, że my się też wielu rzeczy nauczyliśmy. Nauczyliśmy się innych gości, tak, tej inności, bo mieliśmy z nią do czynienia na wyciągnięcie ręki. Nauczyliśmy się być gospodarzami i myślę, że to nie jest szumne. Nie, i pozbyliśmy się bardzo ważnej rzeczy, mianowicie kompleksów, które krążyły jeszcze w ostatnich dniach przed mistrzostwami, prawda? My troszkę tak, jakbyśmy patrzyli przez to okno ciągle, którego już nie ma, tej kurtyny, ale co oni tam na zachodzie o nas mówią, jak oceniają. Tymczasem te mistrzostwa udowodniły, że w ogóle nie ma powodów do żadnej zaściankowości, nie ma powodów do tego, żeby nie być dumnym z fantastycznych 5000 wolontariuszy, którzy dzień i noc, wszyscy ze świata mówili, to są nadzwyczajni młodzi ludzie, oni znają języki, oni po prostu są fenomenalną wizytówką. A propos języków, ja pamiętam komentarze dziennikarzy akredytowanych przy Euro. Jeden z nich powiedział, że niesamowite było to, że można było z policjantem po angielsku porozmawiać na ulicy, a błąd, który popełniliście, to to, że robiliście to razem z Ukrainą. Pewnie nie wiedział, że gdyby nie Ukraina, to my byśmy tego Euro nie mieli. No tak, to ja kilka razy nawet... Ale pewnie chodziło mu o to,
że my byśmy dali radę po prostu my sami także. Na pewno tak, ale to przyjmijmy, że tak było i ja uważam, że z pokorą trochę. Kilka razy nawet mnie ktoś nam skrytykował, że tej Ukrainy bronię, bo ja myślę, że dla nich to też ważny krok był w dobrą stronę, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja polityczna. Na szczęście przy euro o polityce nie rozmawiamy, rozmawiamy o tym, co się stało. Stało się otóż coś bardzo ważnego. Po raz pierwszy w historii naszego kraju świat patrzył na nas, zwrócił uwagę całą przez miesiąc, nie ze względów politycznych, niestety nie z powodu wojen, na szczęście to się już wszystko skończyło, tylko wydarzenia, które wyrasta ponadto. I to wydarzenie zostało ocenione bardzo pozytywnie. Nikt tego głośno nie mówił, ale to było trochę takie podsumowanie. Co wy tam zrobiliście przez te 23 lata? My wam pomagaliśmy trochę, ale my was wspieraliśmy i nagle wszyscy mówią, jest fantastycznie. Ale ja się trochę martwię o to, żebyśmy nie zmarnowali tego optymizmu, bo wszyscy nas chwalą i martwię się, czy nie odezwie się w nas taka nota, oni mówią swoje, my wiemy swoje i zaczniemy narzekać. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jak będziemy słyszeli takie słowa o klęsce, to czuję się ja osobiście zażenowany, no mam prawo do takiej oceny, bo takich imprez widziałem setki, tak dobrze zorganizowanie, ani jednej. Ja spotykałem w Gdańsku... Możemy przy tym zostać? Hiszpanów spotykałem, którzy mówili, że byli tu 2 tygodnie w Gdańsku, bo tak się złożyło, że mecze Hiszpanów były tam i to były najpiękniejsze wakacje nasze w życiu. To w ogóle nie ma innego, lepszego komplementu. Te tysiące ludzi, którzy tych Irlandczyków, którzy zakochali w Polsce. Panie senatorze, Europa się w nas zakochała. No właśnie, a Rafał Patera, nie wiem czy z wzajemnością czy bez, w naszym kolejnym gościu, hiszpańska kibicka. Viva España. Piłka nożna jednoczy, drodzy Państwo, sukces z